Magazyn sportowy. Dziewiąta 36, Łukasz Starowiejski w studiu cały czas, a ze mną drugi Łukasz, Łukasz Koszarek. Koszykarz Legii. Witam serdecznie. Sportowy reprezentacji od niedawna. Reprezentant, 210 spotkań w reprezentacji. Piąte miejsce przeczytałem w klasyfikacji wszechczasów pod względem liczby występów w biało-czerwonych barwach. To od razu zacznę od tego pytania. Czy już tą reprezentacyjną koszulkę w tej sytuacji zawieszasz na haczyk i wdziewasz reprezentacyjny garnitur, czy może to być jeszcze i to naraz? Czy to w ogóle można? Nie można tego i zawieszamy tą koszulkę reprezentacyjną u mnie w domu i delektujemy się tymi wspaniałymi czasami dla mnie i zostawiamy ten etap, także mam nadzieję, że może uda się jakiś mecz pożegnalny, czy... San Marino na Stadionie Narodowym. Na przykład, albo z Luksemburgiem, gdzie indziej. Ale te poważne granie zostawiamy tym młodym chłopakom, którzy czekali długo i zasługują na tą szansę, żeby ich rzucić no w ten wir. No jak mieli czekać na to, że ty pójdziesz na emeryturę, to część się zestarzała. No tak, ale tak jak już rozmawialiśmy przed anteną, szczęście w życiu ważne, więc to szczęście dostaną tym razem inni zawodnicy, ale mamy tych młodych, utalentowanych i teraz oczywiście tu się śmiejemy i dostaną na pewno szansę. Dlaczego doszło do zmiany trenera? Mike Taylor był 7 lat. Właściwie nie można powiedzieć, że odchodzi po jakiejś porażce, no bo tak naprawdę zakwalifikował się do Eurobasketu, więc wszystko wyglądało całkiem dobrze. Skąd ta zmiana? Czy to jest nagła zmiana? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę w lipcu nikt się nie spodziewał, że to do tej zmiany dojdzie. Natomiast ja bym się skupił tu, myślę, na pozytywach. To znaczy Mike Taylor bardzo długo był z tą naszą kadrą. 7 lat. Tak, w zasadzie 7 lat i zazwyczaj tyle nie trwa posada selekcjonera jednego, więc tych zmian jest dużo. Więc myślę, że to jest czas, żeby podziękować Mike'owi za te wspaniały czas i za kilka lat pewnie będziemy tęsknić za nim i za tymi... Znaczy ja mam nadzieję, że nie będziemy tęsknić, mówić, to był pierwszy, który zrobił dobry krok w dobrą stronę. To dokładnie, może tak. Dokładnie tak, że te lata będziemy pamiętać wspaniale, ale myślę, że dobrze jest raz na jakiś czas coś zmienić. Czyli wypaliło się, mówisz między wierszami. To znaczy może nie wypaliło, ale gdzieś tam została podjęta decyzja, że ci doświadczeni zawodnicy mają już swoje lata, że trzeba postawić bardziej na młodzież. Młodzież, która czekała na tą szansę. I myślę, że fajnie to by było, żeby to będzie jakiś nowy trener. Nowy trener, który w zasadzie w polskiej lidze wygrywa wszystko i właśnie tą swoją pracą tutaj w Polsce zasłużył na taką wielką szansę. Igor Milicic to rzeczywiście, jak już szukać na polskim rynku, to właściwie nie ma konkurencji w ostatnich latach. Mistrz Polski z dwoma bodajże klubami. Aktualny mistrz Polski zresztą, człowiek, który w Polsce jest 20 kilka lat pewnie i tak naprawdę to jest druga ojczyzna. Jego syn zadebiutował w kadrze, tak. Polskiej kadrze, nie ten, więc rzeczywiście trudno znaleźć być może lepszego kandydata, przynajmniej zobaczymy, bo to po wynikach tego ocenimy. Dokładnie. Natomiast właśnie, powiedziałeś, że będzie odmłodzenie reprezentacji, to znaczy to będzie takie odcięcie tych wszystkich zawodników, nie wiem, poziom 33 lata, 32 lata odcinamy, nie wiem, to znaczy Koszarek, może... Hrycaniuk, Cel, do widzenia. Wszyscy? Znaczy może nie tak, tak mocno odcinać, ale tak na tym pierwszym zgrupowaniu będzie kilka niespodzianek i rzeczywiście będzie poważne odmłodzenie. Myślę też, że trener chciałby zobaczyć, w jakim miejscu są ci chłopcy młodzi, rzucić ich na ten Izrael, rzucić ich na Niemców, bo to będą fajne mecze, ale to bardzo... Powiedzmy tylko, że tak naprawdę nie ma czasu za bardzo na to, żeby trener sobie układał drużynę, bo w listopadzie zaczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata i to są bardzo trudne eliminacje, podobnie jak poprzednie, które udało się, z których udało się wejść do Mistrzostw Świata, bo i Niemcy, i Izrael, ale jest też... Estonia. Estonia, a za chwilę potem Słowenia, Chorwacja...
Tak. Być może Szwecja albo Finlandia. To wszystko drużyny albo wyżej notowane, przynajmniej przez ostatnie lata, albo na naszym poziomie. Tak, tak, więc na pewno nie będzie łatwo. W zasadzie będą 2 albo 3 dni tylko treningowe przed pierwszym meczem. Ale no, to jest, myślę, dobry czas, żeby po prostu zrobić przegląd wojsk tych młodszych zawodników, rzucić ich na głęboką wodę i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, bo mnie też kiedyś ktoś rzucił na głęboką wodę i na tym polega to, żeby sprawdzić właśnie w tych warunkach bojowych tych zawodników. Ale bez koła ratunkowego, czy jednak koło ratunkowe będzie? Koło ratunkowe jest dostępne, natomiast nie myślimy o tym, bardziej chcemy pomóc tym zawodnikom, żeby po prostu jak najlepiej sprawdzili się w tych 2 pierwszych meczach. Koło ratunkowe to może mógłby być na przykład Adam Waczyński. Głośny konflikt z prezesem, z trenerem, usunięcie, pożegnanie się w czasie poprzedniego zgrupowania głośne. Czy on ma otwarte drzwi, czy to jest już zatrzaśnięte na amen, jeśli chodzi o Adama? To znaczy, to na pewno pytanie do trenera, bo on będzie wybierał, to po pierwsza rzecz. Natomiast wiem, że trener jest z nim w kontakcie, rozmawiał z Adamem i przedstawił właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że gdzieś na tym pierwszym okienku głównie będą sprawdzani ci młodsi zawodnicy. Czyli Adama nie będzie? No jutro będzie podany skład, natomiast... No uchyl rąbka tajemnicy, nie wiesz, żeby dyrektor nie wiedział. Znaczy nie wie wszystkiego, nie może przekazywać tych wieści, natomiast no tak jak powiedziałem, jest w stałym kontakcie trener z Adamem i gdzieś tam jest ta rozmowa. Wiem, że obydwoje dogadali się na temat tego pierwszego okienka i nie ma tam żadnej złej krwi. Oby tak było. Ja teraz jeszcze powtórzę taką anonimową wypowiedź środowiskową w cytacie. Łukasz Koszarek sprzedał Waczyńskiego za posadę dyrektora. Nie, my też ogólnie śmieszą mnie takie opinie z tego względu, że jak miałbym sprzedać, co miałbym powiedzieć, czy co miałbym zrobić, żeby... No drużyna może albo poprzeć zawodnika skonfliktowanego, albo nie poprzeć, no tam różne rzeczy są na skupowaniu. To się zgadzam i myślę, że drużyna... I jeden z liderów może nie poprzeć, albo poprzeć. Tak, tak, tak. I oczywiście tu drużyna poparła Adama, bo Adam wrócił do kadry i to, że my na przykład w mediach się nie odzywaliśmy, to nie znaczy, że po prostu gdzieś tam w prywatnych rozmowach nie mieliśmy jakiegoś zdania na ten temat. I my tak naprawdę... Największym problemem było to, że to po prostu wyszło publicznie wszystko, bo wtedy okazuje się, że wszyscy mają zdanie na ten temat, wszyscy mają opinię na ten temat, mimo że nikt nie zna 100% prawdy, nikt nie wie do końca, jak to wszystko wyglądało. A to jest moment, żeby 100% prawdę zdradzić, czy nie? Nie, myślę, że ja nie jestem odpowiedzialny za to, bo myślę, że jeśli ktoś czy jak ma... jak napiszesz wspomnienia, to się dowiemy. Nie, jeśli ktoś ma to mówić, to osoby zainteresowane, a my tak naprawdę jesteśmy pozostali zawodnicy trzecią stroną w tej całej sytuacji. I myślę, że właśnie tak jak powiedziałem, ja czy Aaron Cel, czy Adam Chrycaniuk gdzieś tam w rozmowach kuluarowych no, też przyczyniliśmy się do tego, że Adam wrócił do tej kadry. Z Adam o tyle byłby istotny, no bo to jest zawodnik, który koszykarsko to w ogóle bez dwóch zdań cały czas tej kadrze bardzo by się przydał. Wiekowo jest już po tej stronie doświadczonych, ale jeszcze nie weteranów. No na pewno Adam ma jakość koszykarską, to bez dwóch zdań bardzo dużą. Myślę, że jeden z najlepszych z polskich zawodników. Natomiast tak jak mówię, trener ma jakiś plan na tą kadrę i musimy mu zaufać, bo też było wiele razy mówiono, żeby po prostu nie grać tymi doświadczonymi za długo, żeby ci młodzi zawodnicy no, nie stracili tego odpowiedniego timingu, żeby wejść w tą kadrę i za parę lat być kluczowymi zawodnikami.
Czy z wszystkimi doświadczonymi zawodnikami Igor Milicic porozmawiał, jeśli chodzi o ich ewentualne miejsce w kadrze lub jego brak, typu no z takimi doświadczonymi, najbardziej utożsamianymi z reprezentacją właśnie, nie wiem, Bestia czy ich Rycaniuk? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że z wszystkimi rozmawiał. Mhm. I będzie kilku tych starszych, czy na tym pierwszym zgrupowaniu? Dowiemy się już jutro. Ale nie, myślę, że tak jak powiedziałem, będzie dużo, bardzo dużo młodych zawodników, tych starszych będzie brakować. Ilu dokładnie, to się dowiemy jutro, natomiast no... Rozumiem, że trzeba zbilansować także pod względem pozycji, no bo wiadomo, że tak, potrzebna jest też. To oczywiście, że na jednych pozycjach mamy tą łatwość, że mamy większą ilość zawodników, na innych mamy problemy. Natomiast no, mogę powiedzieć, że idzie na pewno duże odmłodzenie i musimy tym chłopakom dać szansę i my musimy ich wspierać. To już wiemy, że nie da się pogodzić grania z byciem w reprezentacji, z byciem dyrektorem reprezentacji. A jak się daje pogodzić granie ligowe z byciem dyrektorem reprezentacji? Myślę, że to jest bardzo proste. Nadal moją pierwszą pracą jest granie w Legii i bardzo się cieszę z tego powodu. Mamy świetny start w europejskich pucharach, bo wygraliśmy 2 spotkania. Kolejne już w środę gramy o 20:30. Na hali na Bemowie. Zapraszamy państwa serdecznie. Tak. Jeszcze można, póki można, póki nie zamkną. Można, póki są bilety. Natomiast w zasadzie no, dużo zmian w moim życiu nie nastąpiło. Teraz rozmawiam tyle samo przez telefon, tylko te rozmowy są w mądrzejszym stylu prowadzone i na ważniejsze tematy. Przeszedłeś też na perpan i tak dalej. I na mądrzejsze tematy, tak, na mądrzejsze tematy niż do tej pory. Zwykłe gadanie było. W zasadzie oglądam tyle samo spotkań, ile oglądałem i jestem przygotowany do tego, od czego Polski Związek ode mnie wymaga i trener Igor Milicic ode mnie wymaga. Te sprawy jakby biurokracyjne, które zajmują bardzo dużo czasu, na szczęście mamy w związku ludzi, którzy tym się zajmują i którzy bardzo mi pomagają, więc ten najbardziej czasowo... tematy, które są jakby zajmują najwięcej czasu, to mam wielką pomoc z Polskiego Związku Koszykówki. A co należy do obowiązków dyrektora? W tej chwili, tak? W tej chwili poza tym, że grać w Legii. Wygrywać w Legii. Tak, oczywiście. Tak. To na pewno gdzieś tam jestem w kontakcie z trenerem Igorem Milicicem, który radzi się na temat jakich zawodników, gdzie potrzebujemy, kto jest w dobrej formie w danej chwili, kogo należy powołać. Oczywiście ta decyzja będzie należała na koniec do... Czyli jesteś jakby doradcą merytorycznym, tym lepiej, że masz spostrzeżenia z parkietu, wielu z tych zawodników po prostu stykasz się z nimi na parkiecie. No na pewno, plus też moje doświadczenie w kadrze, w zasadzie byłem tam 20 lat, więc gdzieś tam te zgrupowania, co było dobre, co było złe, to gdzieś tam na pewno służę radą. I głównie te sportowe rzeczy. Jeszcze trochę tak denerwujesz przed tym pierwszym spotkaniem na kadrze w garniturze? Nie, jeszcze nie. Denerwowałem się trochę. A przymierzałeś już garnitur? Tak. Ładnie wyglądasz? Pasuje. Ale nie denerwuję się. To już w zasadzie, co miałem się denerwować, to się wydenerwowałem jako zawodnik. Teraz to po prostu tylko mogę z boku jakąś radą wspomóc. Grasz w Legii, podpisałeś 2-letni kontrakt. To jest przywilej zawodników uznaną marką, renomą, że nie ma kontraktu co roku, że musi walczyć co roku o kontrakt. Ale dobrze, a jakie są cele przed Legią w takim razie? Jakie postawiono przed tobą jakieś cele indywidualne czy drużynowe? Jak to wygląda? Indywidualnych już mniej. Natomiast tu zdradzę, że kontrakt oczywiście 2-letni, ale mam taką umowę dżentelmeńską z prezesem Jarkiem, że jak coś nam nie będzie pasować, to zawsze możemy po roku gdzieś tam znaleźć wyjście. Natomiast no tak, myślę, że będą to 2 lata. Głównie chodzi o to, żeby ta Legia się rozwijała, że gdzieś mam swoim doświadczeniem pomóc osiągać takie wyniki jak w zeszłym roku. Podobne
Plus jedną sekundę tak, krócej, marzymy, żeby trwał sezon. Marzymy, i wtedy byłby tak, marzymy dokładnie, żeby żeby medal zdobyć. Natomiast tak, gramy jeszcze w europejskich pucharach, więc gdzieś tam ten klub się rozwija i ja mam troszeczkę pomóc po prostu. Taką słyszałem opinię, że Łukasz Koszarek między innymi dlatego porzucił Zieloną Górę, w której wydawało się, że już zostanie do końca świata albo dzień dłużej, bo stwierdził, że no nie daje rady już i ligi VTB grać na dwóch frontach. No i trafia jak Łukasz Koszarek do Legii i gra na dwóch frontach. Znaczy bardziej chodziło to o ligę VTB, że te wyjazdy są bardzo trudne, szczególnie też w czasach pandemii było naprawdę ciężko, bo z Zielonej Góry jechaliśmy przez całą Polskę autobusem do Kaliningradu. Tam przechodziliśmy w starym stylu przez granicę, czyli na nogach, więc te podróże zabijały i w zasadzie często się budziłem i pytałem, dlaczego to jeszcze robię, bo to było męczące. Przypomnijmy, że to nie jechało się tuż za granicę, tylko jechało się na przykład gdzieś prawie na Syberię albo... Dokładnie. Jeszcze tak naprawdę druga podróż zaczynała się samolotem z tego Kaliningradu, gdzie do Moskwy przesiadka i dalej podróż. Natomiast no tutaj te dwa mecze w tygodniu aż tak nie przeszkadzają, bo trzeba pamiętać, z Warszawy to się doleci w zasadzie wszędzie. Czy lecisz do Gdańska, czy do Budapesztu, to jest mała różnica. Dokładnie, bez przesiadki i w zasadzie z hali mamy 20 minut na lotnisko, czy 25 minut i... No więc te podróże nie męczą aż tak. A grać to każdy człowiek lubi, więc bardziej niż trenować, więc to nawet lepiej. Tak, to nawet lepiej, plus trener Wojtek gdzieś tam nie forsuje takich mocnych, szczególnie dla mnie, treningów, żeby mi się udało dotrzymać do końca w zdrowiu ten sezon. Co, odpuszcza ci? Młodzi patrzą, mówią, no dobra, tam Gwiazdor przyjechał i ma odpuszczone, tak nie pobiegnie tak tych trzech stacyjek, nie zrobi 50 skoków zamiast 100? Nie, może aż tak nie, ale gdzieś tam przymknie oko, czy po prostu zwróci na coś innego uwagę. Też rozumiem, że mam swoje lata i ten trening ma być dla mnie podtrzymaniem, a nie jakimś tam tak, żeby po prostu ja mam być jeszcze lepszy. Ja po prostu mam podtrzymywać tą formę. No ale tak jak patrzę na twoje statystyki, twoją grę i ważne, w ważnych momentach branie odpowiedzialności, no to właśnie to, co tego chcieli chyba od ciebie działacze i trener, prawda? Żeby może to nie było 40 minut ganiania, no bo to przy całym szacunku nie ten wiek. Dokładnie. Ale żeby te 15 to było na dużej intensywności i dużej pomocy, tak? To jest mniej więcej taki twój cel na ten sezon? Dokładnie tak. No mam uspokajać to wszystko. Mamy przecież, to nie tylko Legia, to nie, absolutnie nie tylko ja, bo jest jeszcze innych 11 zawodników, którzy naprawdę mają talent i mogą rozstrzygać też mecze, ale jeśli coś tam się będzie psuło, to gdzieś tam ja mam pomóc to naprawić, bo mam doświadczenie z boisk bardzo duże i taka jest rola gdzieś tam przewidziana dla mnie, że te indywidualne statystyki schodzą na dalszy plan, a bardziej tu, żeby pomagać w zwycięstwach. Legia ma duże ambicje, zaczęła sezon, jakby to powiedzieć, ani dobrze, ani niedobrze. Bo to są chyba 4 zwycięstwa, 3 porażki. Mogło być z jedno zwycięstwo przynajmniej więcej i wtedy można było powiedzieć spokojnie, że dobrze. Dokładnie tak. Myślę, że gramy nieźle. 2 razy przegraliśmy pechowo, w zasadzie z ostatnimi rzutami. I dlatego ten bilans jest 4-3. Natomiast też mieliśmy jakieś tam zmiany w składzie. Dochodzili zawodnicy, więc klucz jest teraz taki, żeby te zwycięstwa gromadzić, a ta forma wielka ma po prostu przyjść w najważniejszym momencie, czyli na play-offy. Oprócz tego oczywiście wygrywamy w europejskich pucharach, tu mamy 2-0 i tutaj, gdzie ten... Jest gdzieś sufit w tym europejskim pucharze? Sufit to zdobycie pucharu, oczywiście. Natomiast no, chcemy wyjść z pierwszej grupy, awansować do drugiej. To nam zapewni kolejne 6 spotkań. To też da doświadczenie dla tej drużyny, dla tych młodych chłopaków.
Natomiast nie będziesz musiał tyle trenować. Tak, dokładnie. Może tak, może jakiś mecz trener mi przez to odpuści. Natomiast klucz jest właśnie w Europie, gdzie ten margines błędu jest bardzo mały, bo tu trzeba wygrywać, bo tylko 6 spotkań, dwie drużyny awansują z grupy i gdzieś tam, gdzie w lidze możemy nadrobić to tutaj raczej w Europie nie dałoby się. Patrzysz na tę ligę, zaskakuje cię? Tak, na pewno liga jest dużo bardziej wyrównana. W zasadzie możemy popatrzeć, że Zastal, który jest faworytem do mistrzostwa, ma bilans chyba 4-4. I fatalną prasę. I fatalną prasę, tak. Ale Anwil zaczął świetnie, teraz dwie porażki, więc ta liga będzie się cały czas zmieniać. Śląsk zaczął bardzo źle. Dokładnie. To kolejny z trzech faworytów właściwie wymieniłeś i z 4-5 drużyn. Dokładnie. Ale myślę, że te duże drużyny, duże w cudzysłowie oczywiście Śląsk, Zastal, to jednak zaczną wygrywać. A Czarni, którzy w zasadzie to Sierleccy teraz się nazywają, którzy mają 7-1 bilans, no gdzieś tam chyba zaczną przegrywać, więc spodziewam się, że aż takiego wywrotu nie będzie i zaraz trochę wrócimy do normalności, natomiast liga jest bardzo ciekawa. Łukasz, jaki cel ma reprezentacja, wracając już na koniec do tej reprezentacyjnego wątku? Odmłodzenie kadry powoduje też, że jakby trochę zmniejszamy swoje szanse w eliminacjach Mistrzostw Świata. Znaczy na pewno dalej chcemy awansować z grupy, z tej pierwszej grupy i dalej dać sobie szansę walki o Mistrzostwa Świata. Za rok mamy też Eurobasket. Gdzieś tam też chcemy pokazać, bo oczywiście odmłodzenie odmłodzeniem, ale no, ci ludzie, którzy będą tam grali, to jednak mają doświadczenie już, bo trzeba pamiętać, że liderami będą Mateusz Ponitka, najlepszy polski zawodnik, który gra teraz w Eurolidze i w zasadzie jest jednym z najważniejszych zawodników Zenita, które w zeszłym roku byli w ósemce w Europie. Będzie Michał Sokołowski, który gra już drugi rok w lidze włoskiej, jeśli zawsze silnej. Mamy przedstawicieli w lidze niemieckiej, więc tak naprawdę dołożymy też zawodników, których gdzieś tam w Polsce będą odgrywali główne role i okaże się, że ta mieszanka wcale nie jest skazana od razu na jakąś porażkę. A będzie nowy Amerykanin? Na tą okienko chyba nie, ale pracujemy, myślimy na ten temat, zobaczymy. A na jakiej pozycji? Znaczy właśnie chcemy też przejrzeć kadry, na jakiej pozycji będzie najbardziej. Przypominam, że w koszykówce jest tak, że można naturalizować jednego zawodnika do reprezentacji, tylko trzeba dobrze wybrać, ale bo tylko jeden. Pracujemy nad tym i... Bo rozumiem, że Slotter to już raczej jest karta zgrana, zamknięta. To znaczy, tak, rozmawialiśmy wczoraj z AJ-em i absolutnie nie kończymy jakby współpracy, bo to zawodnik, który dał wiele dobrego dla naszej kadry i można powiedzieć, że zasłużył absolutnie na ten paszport. Natomiast na tym okienku chyba nie będzie obecny i gdzieś tam zobaczymy, jak to wyjdzie. Oby po okienku było optymistycznie. Tak. Dwa mecze z Niemcami i Izraelem. Z Izraelem i Niemcami do wygrania. A my musimy już kończyć. 9:59. Łukasz Koszarek, koszykarz Legii Warszawa, dyrektor reprezentacji Polski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do usłyszenia, mówi Łukasz Starowiejski.